kto jest na tych zdjęciach? Ile razy zadawaliście sobie takie pytanie, przeglądając rodzinne albumy? Nasza historia może być fascynująca, może być również źródłem wielu informacji. Archiwum Państwowe w Malborku rusza z akcją, która pomoże nam zachować wspomnienia dla wielu pokoleń. Akt jest ponad 2 km i trzeba przyjąć, że jest to jedno z najmniejszych archiwów w Polsce. Chcielibyśmy wrócić do dawnej, dobrej tradycji gromadzenia zbiorów archiwalnych, dokumentowania naszego życia osobistego, naszej edukacji, naszego życia zawodowego. W każdym razie chcemy wrócić do tego, żeby tworzyć archiwa rodzinne. Myślę, że każdy z nas może zostać archiwistą rodzinnym. Miesiąc, rok, miejsce. Wprawdzie nie mamy osoby opisanej. Dla archiwistów nośnikiem ważnych informacji może być każde zdjęcie i dokument. Mając takie dokumenty, można było przyjść tutaj do Archiwum Państwowego, pokazać te dokumenty, no i wtedy pracownicy archiwum wskażą, jak można było je zabezpieczyć, jakie dalsze procedury byłyby konieczne do spełnienia, żeby można było zrobić z tego użytek. Zasoby dokumentów Archiwum Państwowego w Malborku robią ogromne wrażenie. Co fascynujące, w tym miejscu spotyka się historia z najnowocześniejszą techniką, dzięki czemu liczne historie rodów zyskują długowieczność. Tutaj się skanuje archiwalia po to, żeby nie musieć im ich wydawać w oryginale już człowiekowi i jednocześnie po to, żeby były dostępne nie tylko w pracowni jako skany, ale i w internecie. Co prawda w trochę mniejszej, słabszej jakości, ale też są dostępne. Dokumenty do skanowania trzeba jednak odpowiednio przygotować, gdyż nie wszystkie zachowały się w idealnym stanie. Na początek jednak pytanie, do czego w pracowni służy żelazko? Starsi widzowie z pewnością znają odpowiedź. No i tak to wygląda. Staramy się rozprasować to. No właśnie, czy to taki rodzaj żelazka? Tak, to jest rodzaj żelazka. Tu jest nawet taki duży, ale to do większych takich powierzchni. Jedna księga, taką miałam ostatnio grubą bardzo, to miesiąc czasu. Miesiąc czasu. To jeszcze jak dochodzi pani do końca, to już mi się bardzo szczęśliwo. Już tak. Zapraszamy do nas, do archiwum, na warsztaty archiwalne. Te warsztaty archiwalne odbędą się w 3 terminach. Pierwszy taki termin to jest 30 września, od godziny 12 do godziny 18 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na tych warsztatach chcemy przede wszystkim w formie prelekcji przekazać taką podstawową wiedzę na temat tego, jak gromadzić zbiory archiwalne, jak te zbiory zabezpieczać, w jaki sposób przede wszystkim przechowywać, żeby nie zostały one zniszczone czy uszkodzone. Bo warto wykorzystać tą akcję. Powiem tak, bo jak nie teraz, to kiedy? To dokładnie 30 września, 7 października i 20 października. Do zobaczenia w Archiwum Państwowym w Malborku.